Cześć, mam wam wszystkich tutaj Maniak, witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj filmik z koszar z Black Ops 2 pokazujących moje achievementy, że tak to ujmę, zdobycze przez połowę właściwie levelowania w tej grze, bo mam już 5 prestiż, 45 poziom i dla ludzi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, a pewnie są i tacy, jest WX Weekend. Dzisiaj w ten weekend i możemy sobie pograć, jeżeli macie, chyba wszyscy mają Nuketown znowu, więc jeżeli nie wiecie o tym, co dziwne, bo jest info przed wejściem do Call of Duty, no może niektórzy nie wiedzą, to właśnie możecie tutaj sobie pograć i poekspić na tym Nuketown, ale nie o tym dzisiaj. Chodzi o to, żeby pokazać wam po prostu, ile zdobyłem i jak mniej więcej wyglądają moje statystyki po połowie levelowania, mniej więcej. Już pewnie część osób rzuci się na mnie: o Boże, takie coś robi TBNR Frags, ja nie wiem, o co chodzi, bo przecież każdy może coś takiego sobie stworzyć, nie będzie większego problemu. Każdy z was może wrzucić taki filmik na YouTube, gdzie pokazuje swoje statystyki i tyle, nie? Nie wiem, czy to jest jakiś powód, żeby te hejtować. Znaczy, nie mówię, że ktokolwiek by hejtował na mnie, no ale pewnie znaleźliby się tacy. Dobra, więc tak. Tu, jak widzicie, macie ilość zabójstw, zwycięstwa. Dobrze nie pokazuję przegranych, bo byłoby więcej, bo często wychodzę. Łączny wynik na minutę. I tutaj jest KD. Tak, tu jest KD 2,44. Dosyć dobre, jeśli chodzi o Black Ops 2. Niższy mam nawet w MW3, ale to przez to, że jakby na początku jeszcze trochę nubiłem. Znaczy, na początku nie grałem na MOAB, bo wiecie, MOAB zawsze gwarantował jednak wysokie KD, no 24 do 1 do 0, no to zawsze te KD było wyższe. Także to jest właśnie tutaj, jeśli chodzi o te główne statystyki. Najwięcej, jeśli chodzi o tryby, to jestem na dominacji, potem jest likwidacja potwierdzona, demolka i potem już jakieś inne. Ale myślę, że dominacja zostanie najwięcej. Ulubiona broń MP7. Oczywiście wszystko do niej nabite. Tak jak widzicie, wszystkie te najbliższe tej broni to są na maksa poodblokowywane wszystko. Aktualnie mam 263 zabójstwa starczy, także nieźle. Aktualnie zajmuję się skorpionem ze względu na to, że wbijam właśnie sobie diamentowy kamuflaż do pistoletów maszynowych. Ale tak jak widzicie, MP7 ma najwięcej zabójstw. Myślę, że to się zmieni w przyszłości. Będę chyba więcej używał MCMC. Też jestem blisko, żeby tutaj przebić. Ale aktualnie mam najwięcej z MP7. Wyposażenie. Jest to granat ogłuszający. Kiedyś był ładunek, ale się zmieniło, bo ładunek jednak jest słabszy. Jeśli chodzi o klasy typowo raszujące i biegowe, bo granat rzucamy, mam ogłuszonych wszystkich, nie musimy czekać na eksplozję jakby, eksplozję tego ładunku, tutaj rzucając granatem mam od razu już efekt. Potem jest oczywiście Betty, najbardziej przegięte wyposażenie ze wszystkich możliwych, ale no cóż, wszyscy używają, no i nie mogę nic na to poradzić, ja też będę używał. Semtex ze względu na to, że prestiż, to nie mam nic innego odblokowanego, no i dalej już jakieś tam inne. Serię punktów, oczywiście UAV, na początku przez wszystkie prestiże używałem, teraz to używam głównie Grad Bomb na początek lub też śmigłowiec self, żeby jak najwięcej osób jednak zabić. 58 ROI wbitych. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Sorry, że nie rzucam aktualnie filmów, ale trochę mam kłopoty w szkole i nie będę rzucał żadnych gameplay, a mam dla was gameplaye. Ale no wiadomo, święta idą, wolne idzie. Także myślę, że już od środy, tak, to na pewno, od środy możecie się spodziewać gameplay. Także dzięki za oglądanie i siemano.